Zapowiedź GTA 6 jeszcze w październiku? Tak, to jak najbardziej możliwe. Jest wiele wskazówek, jak i faktów, o których wiemy nieoficjalnie od Rockstara. Jeśli jesteście ciekawi wszystkiego, co przygotowałem, to oglądajcie do końca. Jak wiemy, Rockstar jest firmą, która nieczęsto zdradza swoje plany do nadchodzących premier. Jednak warto zauważyć, i to będzie pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zwiększona aktywność Rockstara w social mediach. Można to zauważyć szczególnie na Twitterze, gdzie publikują różne posty na temat jakichś eventów w grze i tak dalej. Ostatnio Rockstar właśnie zwiększył swoją aktywność poprzez publikację różnych postów. W tych postach jest wiele wskazówek, które prowadzą na niedaleką zapowiedź GTA 6 jeszcze w październiku. Najciekawszym zdjęciem, raczej które wywołało najwięcej komentarzy, jest to zdjęcie z GTA 5. Na tle z napisu Vinewood również jest tam księżyc oraz dwójka postaci z GTA Online. I zdjęcie wygląda w ten sposób, że mamy tutaj literkę V oraz I odsłoniętą, widać te dwie litery doskonale. Reszta liter jest zasłonięta. Na pewno jest to działanie nieprzypadkowe. I tutaj Rockstar ewidentnie teazuje nam GTA 6. I to nie wszystko, ponieważ na zdjęciu jest również wspomniana przeze mnie kobieta oraz mężczyzna. Społeczność bardzo szybko przyjęła, że to Jason oraz Lucia są widoczni na tej fotografii, a przynajmniej taki był zamysł Rockstara. Drugą rzeczą jest to, że Rockstar przez ponad 2 tygodnie nie miał przypiętego żadnego posta na Twitterze i dopiero ostatnio przypiął post dotyczący Red Dead Redemption 1, tej odświeżonej wersji, gdzie dodano tam 60 FPS-ów na PlayStation 5. Obsługę 60 FPS-ów. Ten post wisiał bardzo krótko, 1 lub 2 dni. A następnie przypięto post dotyczący Halloween. Tak jest. Mamy początek października, a Rockstar już reklamuje Halloween, które będzie miało miejsce w GTA Online. Swoją drogą, Rockstar ma już po nowym update'cie przygotował content na tą okazję, którą i właśnie. Jako iż zbliża się Halloween, to na pewno Rockstar wypuści ten content. Robiłem materiały w shortsach na temat tych eventów, także warto tam przeskrolować sobie w dół i zobaczyć, zapraszam. Ale o co mi chodzi? Tutaj Rockstar przypiął post totalnie moim zdaniem randomowy. Zazwyczaj przypinali tam jakieś ważne informacje dotyczące premier lub też DLC, a ostatnio właśnie przypięli post dotyczący Red Dead Redemption 1, po czym od razu zastąpili go właśnie takim postem dotyczącym GTA Online eventu Halloween. I myślę, że to jest też trolling ze strony Rockstara trochę, bo były teorie w internecie, gdzie społeczność mówiła o tym, że Rockstar przez 2 tygodnie nic nie miał przypiętego i prawdopodobnie zbliża się zapowiedź GTA 6. I tutaj Rockstar wyszedł naprzeciw, chce trochę potrollować społeczność. Kolejną istotną rzeczą, czy też faktem, który może wskazywać na premierę GTA 6, jak i zapowiedź jeszcze w tym roku, znaczy zapowiedź w tym roku, a premierę w przyszłym roku, są to wyniki finansowe w roku fiskalnym. Przewidują oni rekordowe wyniki w 2025 roku, czyli jest to od kwietnia 2024 roku do 2025 roku. Przewidują 8 miliardów, przepraszam, miliardów dolarów zysków. I wiemy, że Rockstar bez jakiejś wielkiej, to znaczy Take-Two, bez wielkiej premiery nie jest w stanie osiągnąć takich wyników i wskazuje na to, że GTA 6 jest w stanie to zrobić. I skoro GTA 6 mają wypuścić prawdopodobnie pod koniec 2024 roku, no to przydałaby się wcześniejsza jakaś zapowiedź, marketing i tym podobne. I to by miało nastąpić jeszcze w tym roku. I to prawdopodobnie zapowiedź w tym miesiącu. Poza tym sam szef Take-Two, Strauss Zelnick, sam o tym wspominał w różnych programach. Tam były takie wycinki programów w telewizji biznesowych, w których sam mówił o tym, że
ich wydawcy mają tytuły gier, przełomowe tytuły, które wyznaczą nowe standardy w branży. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to to, że Rockstar zazwyczaj zapowiada swoje gry w październiku i właśnie ten miesiąc jest nazywany też przez społeczność jako Rocktober, miesiąc Rockstara, w którym zapowiada swoje ogromne tytuły. Dla przykładu, GTA 5 zostało zapowiedziane 25 października 2011 roku. Trailer pojawił się 2 listopada 2011 roku. Red Dead Redemption 2. Tutaj teaser pojawił się 16 października 2016 roku, a trailer 20 października 2016 roku. I to nie wszystko, ponieważ niedawno, dokładnie już 2 lata temu, teaser pojawił się do GTA Definitive Edition. 8 października 2021 roku pojawił się teaser, a trailer pojawił się 22 października 2021 roku. I właśnie to wskazuje, że idąc tym trendem, Rockstar zapowie GTA 6 jeszcze w tym roku. Mając na uwadze to, że w roku fiskalnym mają zapowiedzieć swoją nową produkcję. Mając powyższe na uwadze, możemy się właśnie spodziewać zapowiedzi GTA 6 jeszcze w tym miesiącu, ale jeśli by to nie nastąpiło, to praktycznie na pewno w tym roku, bo zawsze może się zdarzyć jakieś opóźnienie. I na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i jesteście tak samo jak ja podekscytowani na GTA 6. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Yo!